Cześć, nazywam się Dariusz Kraśnicki i w tym filmie odpowiem Ci na pytanie, czy badania do kursu na prawo jazdy będą ważne po roku dla nowego pracodawcy. Zacznę oczywiście od problemu internauty. Witam serdecznie, od listopada 2013 zaczynam pracę jako kierowca. Co prawda na kategorię B samochód służbowy. No, mam jednak aktualne psychotesty i badanie lekarskie na kategorię C+E z tego roku. I czy aby podjąć tą nową pracę, wystarczy mi, że pójdę do pracodawcy z tymi dokumentami? Wprawdzie to są kopie, bo oryginały poszły do starostwa. No, czy jednak muszę się zgłosić do lekarza, aby wypisał wszystko na nowym druku? No, chodzi mi o to, żeby na nowo nie chodzić po lekarzach, laryngolog, okulista, badania krwi, no i nie tracić czasu. Badania lekarskie mam z kwietnia tego roku, ponieważ wtedy robiłem to C do E, psychotesty mam z końca 2012 roku. Czy to wystarczy do podjęcia pracy? Mam nadzieję, że tak. Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam, Karol. No niestety, Panie Karolu, takie to polskie prawo, że nowa praca to są i nowe badania do pracy. Natomiast psychotesty bym wziąłbym te kopie, pokazał je lekarzowi medycyny pracy i być może uwzględni je w swoim zakresie badań, także nie będziesz musiał robić nowych. Tak formalnie badania do kursu na prawko i do pracy to są dwa różne, niezależne badania, chociaż często gęsto wyglądają dokładnie identycznie. Czyli być może będzie ten okulista, być może będzie ten laryngolog. Natomiast te pierwsze do kursu wynikają z ustawy o kierujących pojazdami, natomiast te drugie do pracy wynikają z kodeksu pracy. No, jeżeli będziesz kierowcą zawodowym, również wynika to z ustawy o transporcie drogowym. Także różne są orzeczenia wydawane do tych celów. Rzadko też, kiedy lekarze uznają badania lekarskie, szczególnie sprzed kilku miesięcy, a tutaj prawie sprzed roku, szczególnie jak są robione gdzieś w jakiejś innej placówce. No, aczkolwiek w przypadku psychotestów jest to teoretycznie możliwe, bo jeżeli pamiętasz, psychotesty na orzeczeniu lekarskim mają wpisaną datę ważności i nie są przypisane do konkretnej firmy. Także na tym kończę. Jeżeli miałeś podobną sytuację, no koniecznie skomentuj to wideo tutaj poniżej, w komentarzach. Oczywiście daj lajka, daj kciuka. Jeżeli Ci to wideo w czymkolwiek pomogło, umieść się na Facebooku, na swojej stronie internetowej, czy na jakimś innym portalu społecznościowym, no, na którym często zaglądasz. Także pomóż mi szerzyć moją misję wyjaśniania roli badań lekarskich w różnych sytuacjach. Tradycyjnie oczywiście najwięcej jest dyskusji na moim blogu psychotestykierowców.pl. Tam też omawiam różne, najprzeróżniejsze, niekiedy zawikłane sytuacje czy przypadki związane z badaniami kierowców, kierowców zawodowych czy kandydatów na kierowców. Także mówił Dariusz Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu. I jeszcze raz zapraszam Cię albo do komentarza, albo do lajka, albo na mojego bloga psychotestykierowców.pl.